Witam moi kochani, Aras, live in Poland, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj zaczynamy od tego mieszkanka. Chłopaki się przerzucą dokończyć robotę, bo wczoraj nie dość, że późno kończyli, dojechali do mnie późno, to jeszcze jedną parę drzwi tam zapomnieli obsadzić. Nie, po prostu była reklamacja ze ścieżnicą i dopiero dzisiaj została dostarczona, także dokończą tam robótkę i wtedy pojadą sobie tam, gdzie wczoraj pryskałem, tam porobić zaprawki, wszystkie co poznaczyłem i zacząć już malować w kolor. Także tak sobie przystąpimy do działania. Ja sobie dzisiaj dokończę łazieneczkę. Także dokończymy sobie dzisiaj tutaj tą robotę, dotniemy do listwy i na razie to tak zostawimy. I zaczniemy kłaść podłogę. Podłogę sobie położymy, przygotowaną przeze mnie wcześniej, posmarowaną hydroizolacją. Niestety to jest robota wcześniejszej załogi, także już inwestor nie chciał, żebyśmy to ściągali, mieliśmy to tak zostawić. Starałem się jak najbardziej wepchnąć tam hydroizolację, jest przygotowana powierzchnia do wkładzenia płytek. Tutaj też również zagruntowałem podłogę, ponieważ tu idzie w tej części również 60 płytki czarne, gresowe. Także tak, ktoś się mnie pytał, jak zacząć wymierzać płytki. No słuchajcie moi kochani, i ten co zainteresowany, że tak powiem, ten co pisał komentarz, powiem tak, tu jest, że tak powiem, główna strefa. No musimy spojrzeć realnie, jak wygląda pomieszczenie, tak, że jest część salonowa, tu będzie aneks kuchenny, czyli, że tak powiem, już od razu powinien iść, że z docineczkami sobie możesz tam uciec, tak, pod szafkami, nie? Także i tak wyznaczamy sobie linię. Będziemy chcieli z tej strony sobie wyznaczyć linię. Tutaj główną, ponieważ tu będzie się łączyło z winylami. Czyli sobie polecimy od tej strony. Polecimy, żeby tu całe kafle poszły, nie? I będziemy się starać tak zrobić ładnie, żeby jak najlepiej wyjść tu. I po prostu mogą wyjść tam docinki. I również, no niestety, no tutaj będzie garderoba, przeniesiemy się tu do garderoby, tam podobno ma iść też 60, ale ciutkę inny odcień w garderobie, również czarnych. No zobaczymy jak to będzie, jak jeszcze zostaną dostarczone. Także moi kochani, pięknym akcentem kawy i Maulacik dzisiaj chyba się boi, że przymrozki przyjdą i choróbsko go złapie, także rosołek z rana. Oto zaczynamy. Witam. Teraz tak moi kochani, relacjonując wam postępy prac, dokonałem następujących czynności. Uzupełniłem górę, poleciałem sobie z docineczkami w tym czasie. No tak powiem. Pod silikonik. Mam nadzieję, że kolanem nie będę musiał go nakładać. Chyba raczej nie. Pełna precyzja. Moi kochani, dobry materiał. No i to ładnie wychodzi, powiem wam szczerze. No wiecie jak to jest. Dając komuś malucha, no nie oczekujmy, że będzie jakoś Mercedesa z powrotem, nie? No dobra, także tu będzie Maybach. Dostałem Mercedesa. A od pizzy jemy na Maybacha. Jak się da. Dobra, także tak sobie działamy. Moi kochani, muzyczka leci oczywiście. Radyjko ładne. Działa. O dziwo. No i tak widzicie. Tak to sobie za chwilę klipsy pościągam. Będziecie wtedy przy następnej nagrywce mieli jeszcze lepiej. Bez tych zielonych dziadostw na ścianie. Będzie to jeszcze ładnie wyglądało. No i tak sobie działamy, także dokończę sobie jeszcze tą stronę, dotnę tutaj do tej listwy i przystąpię, tu jeszcze nie, sobie dołożę tą stronę, bo dotąd muszę dołożyć, tu idzie listwa, tu będzie wykończenie białą płyteczką, listwa i przejście na czarne, ponieważ tu będzie parawan na 3 taki, nie, na 1,40 m chyba wysoki będzie, coś mi inwestor gadał, że na 1,40 m wysoki, także tak sobie to podziałamy moi kochani.
i sobie lecimy dalej z tematami. Witam moi kochani, sobie zacząłem już kłaść płyteczki. Wysunąłem się 8 cm, dotąd dojdzie czarna płytka z tej strony, ponieważ drzwi będą się otwierały lewostronne. Tak, także z tej strony, że tak powiem, żeby nie było widać. I jest centymetr wpuszczony, tak? W stronę łazienki będzie płyteczka czarna wpuszczona, centymetr. Dojdą drzwi i będzie praktycznie idealnie. Tak to sobie zacząłem. Inwestor chce mieć docinki na końcu. Także inwestor chce, żeby po prostu było widać proste deski. Tak pan chce, tak będzie miał. Ponieważ idzie pod szafką i tu będzie, że tak powiem, ubikacja. Znaczy się, i tak tu pójdą całe, nie? Całe pójdą, także tam tylko będą trzy docineczki, nie? Chcę tak po prostu inwestor, żeby schowało się pod szafką. I tutaj wiadomo, będzie po całości. Także podłoga będzie drewniana w łazience. I tak to, moi kochani, wygląda. Tutaj sobie kątowniczek wstawiłem. Obsmarowałem po prostu klejem. Ładny kątownik z siateczką. Ponieważ tu idzie płytka. A tak jak wam mówiłem, tu będzie od czoła poszpachlowane. Tak samo tu. Także po płytkach sobie tutaj, jak będę szpachlował, będę wstawiał kątowniczek. Także takie płyteczki, moi kochani. Jak widzicie, taki wzór. Czekam teraz na chłopaków. Już jadą do mnie. Mają mi po drodze wziąć śniadanie. No i tyle. I zjemy sobie tutaj. Ja dokończę tą podłogę, zacznę sobie tutaj ten rząd, chciałbym puścić, ponieważ dla mnie to jest najważniejsze, żeby puścić ten pierwszy rząd, żeby tutaj wylać posadzkę, poprawić tą posadzkę, wzmocnić ją, siateczka, i będziemy się troszkę podnosić. Tutaj mają iść winyle, także tą stronę będziemy podnosić i tam pokój mały będziemy podnosić. Także bądźcie ze mną, oglądajcie dalsze części i poczynania nasze budowlane. No dobra, także lecimy sobie, nie śpimy, lecimy, wyrobię klej i pewnie zdążą chłopaki przyjechać i zrobimy sobie śniadanie. Także zapraszam na dalszą część odcineczka mojego dzisiejszego. Dziękuję, że jesteście ze mną i lecimy dalej. Co powiedzieć, spieprzyłem robotę. Nie, no tak dla wyjaśnienia. Chciałem tylko powiedzieć, że nie spieprzyłem, ale jestem w pełnej konsultacji, że tak powiem, na bieżąco. Inwestor przekazuje mi informację, jak ona ma wyglądać, gdzie, jak on chce widzieć najmniejszą fugę. Powiem wam tak, moi kochani, inwestor wchodząc do tej łazienki powiedział tak: nie interesuje mnie, jaka docinka wyjdzie pod kiblem, obok kibla. Ja chcę wchodzić do łazienki, ja chcę widzieć ładny całą dechę i przechodzącą po całości, tak samo na wannę, tak? Czyli docinka będzie gdzieś tutaj. I też mówi, nie interesuje mnie, czy wyjdzie centymetr, 2, 5 czy 10. Ma iść od podłogi cała i cała ma iść w stronę ubikacji. I moi kochani, no niestety klient nasz pan, niestety, no nie od tego jestem fachowcem, proszę. Taka docinka wyszła. Taka docineczka, moi kochani, wyszła. Tak to wygląda, sobie ustawiłem na sucho, żeby wymierzyć. Także tym sprzętem moim marki M docięłem. Tu. Jeszcze muszę obciąć go na wymiar. Że spokojnie. Dobra. Ogólnie to jest takie kongo na tym mieszkaniu. Ktoś tam się pytał, jak zacząć ten. No, jak zacząć? No przede wszystkim podstawa, rozmowa z inwestorem, ustalenie, co, gdzie będzie. Kurczę, no tak jak tutaj mamy na przykład salon z aneksem kuchennym, nie? No to ja wiem, że tu będzie aneks kuchenny, no to z docinkami sobie ucieknę tam, tak? Czyli tu, tak jak idziecie, wchodzicie do pomieszczenia, największa przestrzeń, no to tu, żeby po całości szło, tak? Z całych płytek. No i dalsze tam później sobie ustalacie, nie? Cokolwiek taki, czy listwy, czy to, czy tamto, sobie ustalacie z inwestorem.
Różnie jest. Niektórzy preferują, nie wiem, są życzenia, że chcę mieć fugę na środku, a mu chcę wchodzić do domu na całą płytkę. No, to wszystko musicie niestety ustalić. No i że tak powiem, przemierzyć sobie, tak? Całą powierzchnię przemierzyć. Gdzieś tam, jeśli coś wam będzie nie pasowało, od razu trzeba konsultować się z inwestorem, tak? Że tu wyjdzie kiczowato i nie wiem, czy zastosować jakieś przesunięcie, czy nie będzie mu przeszkadzało to, tak? Cały czas rozmowy, tak? Dlatego widzicie, ja bym normalnie położył dechy i sobie gdzieś tam fugi porobił, tak? Tak, żeby to miało ręce i nogi. Po prostu klienta chce, no to tak kładę, tak? Chciał docinki, żeby zgubić tam po całej desce. Tak samo z wanną, nie? No wszystko jest ustalone. Ustalone jest wszystko, nie? Także widzicie, no tak to wszystko idzie. I tak to się odbywa. Dobra, skończymy sobie tutaj. Specjalnie zacząłem łazienkę, ponieważ chciałbym już wyjść za chwilę tu na tą... na ten salon, nie? Z płytkami. Także stąd sobie przeniesiemy. Puścimy sobie laserek. Muszę wyznaczyć teraz 60. Puścić laserek w tą. Złapać drugim laserkiem tą linię. Także sobie ładnie wyznaczymy kąt, którego się musimy trzymać, tak? To jest kąt, który nam wyznacza. I po prostu uciekniemy sobie z docinkami. Jeśli by szły z klina, to się nie przyjmujmy, bo to wszystko ucieknie pod ścianę, nie? Także tutaj też na pewno coś tam wyjdą, jakieś docinki. No i tutaj oczywiście będzie zabudowa. Także tutaj też się nie przejmujemy. No i reszta po prostu będzie continuation. Po prostu tu jak nam się 60 skończy, przeniesiemy, wiecie o co chodzi. Tak jak 60 będzie leciała, w progu się kończyła, a tutaj dalsze pomieszczenie. I też tam wyjdą tam na pewno jakieś docinki, tak? No ale to będzie naokoło, będzie szafami zastawione, także na spokojnie. No, praktycznie całą płytką. Fuga wypadnie na środku drzwi, tak mniej więcej. No i to tak właśnie jest ustalane, tak? Jeśli ktoś się pytał, jak zacząć kładzenie podłogi w płytkach, no to tłumaczę właśnie. Tłumaczę po swojemu. O. Pozdrawiam. Co dziś robimy? Krzysia z Remont For You. I tam zapraszam do nich. Tam szczegółowo wam wytłumaczą. Ja, że tak powiem, takim mówcą nie jestem. Od przekazywania informacji bardziej wolę tłumaczyć jak ten, jak już coś leży, albo mniej więcej ten. No taki tam technicznie to widzę. No, technicznie to mam w głowie. O. Poukładane. Nie, no się śmieję. Pozdrawiam serdecznie. I cieplutko. Dobra. No to zaczynamy, nie? Także widzicie, że już coś tam chłopaki byli, dowieźli mi klej i system, nie? I pojechali sobie psikać tam kawalerkę w kolory. Mój plan jest dzisiaj, żeby właśnie wyprowadzić tą eleczkę, nie? Żeby sobie ten i się przerzucę wtedy tam do chłopaków, zadzwonię po Marka, Marek przyjedzie, bo musimy graciarnię pozbierać, ponieważ jadę tam to co rano wam rano. O! Byliśmy tam rano, spojrzeć czy towar był dostarczony. Był, dziękujemy. I po prostu ułożyłem sobie płyteczki na sucho. Zrobiłem zdjęcie do inwestorów. Wysłałem, czy się podoba. Dostałem zgodę, także tam musimy przystąpić, bo w poniedziałek mają przyjechać meble do tego aneksu kuchennego. Także tam sobie za chwilę się przerzucę, bo muszę tam płyteczki po prostu dzisiaj położyć. Chłopaki tam pojechali robić te zaprawki, co ja tam wczoraj pokazywałem, to zostało pryśnięte. No i tak sobie działamy, moi kochani. Także do dzieła lecimy. Za chwilę wam coś nagram, jeszcze aktualizację, jak przemierzam to wszystko, że tak powiem, dla tych, co się pytali. I kogo to interesuje, to jak sobie obejrzy, jak to Arkadiusz robi. Chyba że ktoś lubi na mnie popatrzeć, to też dziękuję. Albo mnie posłuchać. Również mi miło. Dobra, tym akcentem kończymy. Kończymy tą pogawędkę teraz.
ja przystępuję do robienia owych wcineczek, wklejania. Szybka aktualizacja, moi kochani. Skończyłem podłogę w łazience, tak to wyszło mniej więcej przy ścianie, zobaczcie. Tak to mniej więcej wyszło. Jakby ktoś miał wątpliwości, silikonik dojdzie. Chyba nie będzie trzeba go kolanem nakładać. Myślę, że okej, a tutaj pójdą płyteczki. Sądzę, że okej, jest. Jak myślicie? No. Jak to wygląda, moi kochani? Tu proszę się nie sugerować. Ale japę zostawił. Nie, idzie druga płyta, bo panowie trochę z pionu uciekli. Dlatego nie dojeżdżałem do końca. Dojdzie płyta. Dobra, zabieramy się tutaj. Za chwilę zobaczycie, jak to sobie pomierzyłem. Moi kochani, tak sobie to wymierzyłem. I tak to będzie szło. Żeby były całe. Po konsultacji. I teraz tak, tu pójdzie cała, odtąd lecimy, tak? Także drzwi będą prawostronne, także będą się kończyły, że tak powiem, tu, tak? Tak samo drzwi lewostronne i nie będzie widać fugi łączeniowej, tak? Jedyne co będzie, to drzwi w tamtą stronę będą się otwierały, tu jedynie będzie taki, że tak powiem, próg wklejony. Niestety tak będzie ze względu na to, żebyśmy nie ciachali wszystkich płytek. O ten próg, nie? I o to inwestorowi chodziło, żeby po prostu nie ciachać tych płytek. On chce mieć całe, cała docinka. Tu będą jeszcze szły lamele, bo przestawialiśmy światełko, bo światełko będzie do lameli. To jest ogólnie podłączenie do lameli. Tam jakieś światło ma iść ozdobne. Lamele mają tu być. Jakoś tu ma się kończyć kuchnia. I jakiś tam efekt z lamelami. Także dlatego od tego chcę całe. I tam będzie pewnie docineczka. I teraz tak, tak sobie wyszliśmy z laserkiem tu do kąta, do tej ściany. Tak jak widzicie. I tu sobie przenieśliśmy linię. I powiem wam, że tak wypada mniej więcej gdzieś tu, czyli 60. Czyli wyszło, że będziemy wchodzić, że tak powiem, do domu na całą płytkę, nie, że fuga po środku, tylko tak jakby na całą płytkę. Także takie wyjdzie. No dobra, no to zabieramy się do roboty. Za chwilę wam zaktualizuję, jak to poszło, nie? Dobra, lecimy. Aktualizuję wam, moi kochani, na bieżąco. Na sucho sobie na razie porozkładałem, już mam podocinane je. Także widzicie, wszystko już mam to podocinane i za chwilę przystępuję do smarowania. Jakiś tu próbowałem złapać, wiesz, jakieś przejście, wiecie o co chodzi. Ogólnie są trzy rodzaje wzorku na tych płytekach. No coś tam będę próbował, te iskrzaki, że tak powiem, żeby jakieś tam gdzieś tam mniej więcej się te nitki łączyły. No chociaż, kurczę, nie wiem, czy to mi się uda, ale będę się starał, nie? Bo ciężko jakikolwiek wzór tutaj na trzech, kurczę, płytkach ułożyć. No ale dobra, jakoś się postaramy gdzieś tam coś tam złapać. Zawsze jakaś nitka przejdzie, nie? Także, moi kochani, tak to wygląda. Przygotowaliśmy, wiksa już jest. I leci. Leży, pierwszy rząd już leży, moi kochani. Dwa laserki, kąt wyznaczony, tak jak szliśmy. I tu już pierwszy rząd, tak zwane przeniesienie poziomu z łazienki. Jak widzicie, pyk, tak to wyszło. No tak z klina idą ściany, widzicie, no. Jakoś trzeba sobie radzić. Od tego mamy laserki, żeby ładnie sobie linię wyznaczyć do kąta, tak jak chcemy, tak? Także szybko przyspieszam, ten rządek kładę i dzwonię po marasa, gdzieś tak w połowie będę to już do niego zadzwonię, żeby po mnie przyjechał i pomału już będziemy się pakować. Przerzucę się na tamte mieszkanie, które wczoraj malowałem i zobaczycie, co ja tam wymyśliłem w tym aneksie kuchennym. Także szybko pędzę z robotą i lecimy tam wtedy. Także
dzieło się dokonało. Także wyznaczone już mamy, przeniesiony poziom cały, bo leciała tu posadzka, także już jest wyznaczone, tu można będzie wylać, mały pokój wylać, zostaną dostarczone reszta płytek, czyli na tę to garderobę, a te co tutaj leżą, polecą tu w większości, nie? Także moi kochani, teraz się ja przerzucam, Mareczek dotarł do mnie, także zawijamy sprzęcik, ja się przerzucam na tamto mieszkanie, już tam będę siedział do wieczora, zrobiło się późno, chłopaki wracają do domu, także kończą pracę, że tak powiem, zwalniam ich dzisiaj, żeby nie siedzieli już po nocach, stary sobie zostanie po nocach, za chwilę zobaczycie, co będę robił po nocach, także zaopatrzę się w coś do jedzenia, w coś do picia, jadę teraz do znajomych, no może browara sobie czasnę, także wiesz, przy robocie, zobaczymy jak to będzie, pewnie ja coś tam wezmę. Dobra, i tak będę wracał taksówką, także dobra, okej. Okay. Także do usłyszenia za chwilę. I jak już mówiłem, dotarłem tutaj. Chłopaków, że tak powiem, zwolniłem do domu. Jak sobie chłopaki odpoczną przed jutrem, w stanie zostaję. I położę tutaj ten aneksik kuchenny. Takie płyteczki zostały mi dostarczone. Imitacja drewna. Także widzicie, chyba 20 na 60. To chyba będzie to, 20 na 60. I zaproponowałem klientom, że położymy wiodełkę. Ale, żeby było fajnie, to jodełkę zaczniemy od tego narożnika i w tą, wiecie. Żeby jaskółka wyszła tutaj, nie? I od tego miejsca sobie wyznaczymy środeczek, złapiemy sobie kąt, wyznaczymy środek i polecimy sobie jodełeczkę. Taki był plan na teraz. Także najpierw sobie zjemy jakieś śniadanko i moi kochani, zabiorę się za to wszystko. Widzicie, bajzelek mi zostawili, gres, klej, no i wiadomo, bateria jest, jedzonko jest, także najpierw sobie zjem, posprzątam tutaj, że tak powiem, otworzę browarka, wyznaczę sobie linię i przystąpię do działania. Także bądźcie ze mną, chyba jakiegoś tam lapsika zrobimy, bo jeszcze stojaczek został, moi kochani. Chłopaki zapraweczki porobili wszędzie, jutro będą szlifować. Dobra, stojaczek biorę, tutaj sobie postawimy i tu będziecie mogli obserwować mnie przy pracy, tak? Taki będziecie mieli widoczek. Co ty, Arkadiusz, wyprawia ciekawego? Dobra. Także tak to będzie wyglądało. Także ja ustawię sobie wszystko, posprzątam i za chwilę się widzimy. Dobra, także mamy przygotowane, wymierzone, czyli ten wymiar jest równy temu, ten wymiar jest równy tamtej ścianie. Także złapaliśmy sobie, narysowałem sobie kreskę, urobiłem klej, także wszystko mam przygotowane, płyteczki obok, sprzęcik stoi, jest godzina, jest godzina 18:01, jest 18:01, dlatego chłopaków wysłałem już do domu, że tak powiem, skończyli dzień pracy, niestety lub stety, stary został na polu boju, że tak powiem, sam. No tak jest, widzicie, no trzeba się poświęcić. Ja mogę robić 350 godzin w miesiącu, ale na pewno po iluś tam x latach nie będę frana palił, kurna, wiecie o co chodzi. Dobra, no dobra, no to ładuję teraz kamerkę na stojaczek i zobaczycie, jak to wygląda na timelapsikach.
aktualizacja, kochani, dla was, timelapse lecą. Tak na szybko przerwałem, tylko żebyście zobaczyli. Już na kablu lecę z radyjka. Tak to wygląda, widzicie, kochani. Żebyście mieli pełen obraz tego, jak ja to robię. No co, która jest godzina? O 18 zaczęliśmy. Jest 20:16. No mamy prawie 3/4 zrobione, no. 2/3, o. 2/3 mamy prawie zrobione. No co, kochani, dojadę do końca i tak już mi się klipsy kończą. Także za chwilę wam wrzucę jeszcze relację, jak ja to robię. No dobra, lecimy dalej, kochani. Bawimy się. 20:16. Także, moi kochani, tak to wygląda. 2/3 zrobione. Jest godzina 8:43. Także już nie będę męczył mieszkańców bloku cięciem płytek. I tak długo posiedziałem. Pociągłem robotę. No tak, tak widzicie, tak to wygląda. Nie wiem, czy się podoba, czy się nie podoba. Ocencie sami. Nie chcę odłączać kamery, żeby się nie wyłączyła, także dzwonię po bolcika. No i co, widzimy się jutro, lecę zgrywać, mam nadzieję, że rano to wejdzie, że przez noc to się zgra, także do usłyszenia, moi kochani, także do jutra, trzymajcie się.